Wideo, nagrywam cię. Żeby mieć dowód. Nie rozśmieszaj mnie, bo zaraz będziesz leżał na ziemi, gościu. No właśnie, mam nagrany jak mi grozisz. Mam nagrany jak mi grozisz właśnie. Ale proszę sobie na zewnątrz pójść po kałotę. No właśnie, pani ma do ciebie pretensje, nie do mnie, bo to ty się spinasz i mam cię nagranego, jak się do mnie spinasz, więc uspokój się, człowieku. Mówię ci, gościu, naprawdę lepiej się zastanów 5 razy. No dobrze, zastanów się 5 razy, mam cię na wideo już nagranego, jak mi grozisz. Zaraz mi każe twarz. Ja przyniosę nazwy. No dobrze, no to pokaż, jak nie ma problemu żadnego. A może go sklepimy we dwóch, chce pan? Chce pan, żebyśmy go sklepali we dwóch na zewnątrz? No ale nawet co, i co, sklepiecie mnie, ale potem przyjedzie policja i będziecie... No i co, że się kamień bez kolejki? Ja już się biłem, kurwa, nie raz. Więc ale ja się nie chcę bić, po prostu ty szukasz spiny, człowieku, do mnie. Ja jestem spokojny. Ja jestem spokojny. Po prostu zaczynasz, bo szybkasz bez kolejki. Nie pukam się, wszedłem normalnie do apteki. Załatw sprawę i wyjdź, człowieku, po prostu. Naprawdę, no ja nie wiem, chcecie robić aferę, kurczę, o 2 minuty czekania, kurna, więcej. Jeden chce się bić, drugi też, kurna, ja nie rozumiem tego. Dobrze. Ja tu chwilę jeszcze poczekam. Dobry. Nie będziesz obsłużony bez kolejki, rozumiesz? Człowieku. Chciałem zapytać, Verdi Max Max. Verdi Max kurwa. Medita. Nie wyjdę na zewnątrz. Zostaw mnie w spokoju. Chodź na zewnątrz. Ale pan jest w kolejce, tak? Zapłaci. Ja cię nauczę szacunku i kultury trochę. Człowieku, o co ci chodzi? O co ci chodzi? Takie. Naprawdę, o co ci chodzi? Troszeczkę się drżysz, co? Tak drżę. Rzeczywiście, masz rację, drżę. Bo emocje. Emocje nie. A może ja jestem kurwa z policji? Jezus, człowiek, to naprawdę, po prostu... No bo się pcha do kolejki, starszego faceta pyta. Może pan nie przeszkadzać z nami wyjść już? Jeszcze się może zobaczymy, masz charakterystyczny lotka. To ja cię poznam. Ja cię poznam, kurwa, człowieku. Zobaczymy. Nie ma. Nie, kurde, nie, w dole, rozumiesz?